Excel 2016, na którym klikam już od jakiegoś czasu, przyniósł parę fajnych nowości. Jedną z takich nowości jest automatyczne grupowanie dat w tabelach przestawnych. Zobaczcie, jak to działa. Jeżeli teraz chciałbym dla tych danych, które tutaj mam, zbudować tabelę przestawną. Samo wstawianie oczywiście jest identyczne jak w poprzednich wersjach, więc przejdę przez to szybko. I teraz umieszczę w wierszach tej tabeli pole, które zawiera poprawne daty. Więc u mnie to pole nazywa się data. Zwróć uwagę, że automatycznie teraz, czy chcę, czy nie chcę, Excel uszczęśliwił mnie grupowaniem. Mam tutaj dane pogrupowane w lata, potem w kwartały, a potem jeszcze wewnątrz kwartałów w miesiące. I teraz, jeżeli wrzucę jakieś pole z wartościami, na przykład wartość, to oczywiście tabela przestawna pięknie wylicza tę sumę tych wartości dla poszczególnych lat. Czy to jest dobre, czy nie? Ciężko stwierdzić, zależy od sytuacji. Ja wolałem oczywiście samodzielnie grupować te daty, ale być może dla niektórych użytkowników będzie to bardzo użyteczne. I kolejną nowością z tym związaną jest to, że to grupowanie ma związek z wykresami przestawnymi na takich zgrupowanych danych. Sprawdźmy to. Umieszczam kursor w tej tabeli przestawnej, klikam w kartę wstawianie i wstawiam zwykły wykres kolumnowy. Zwróć uwagę, że ten wykres pokazuje oczywiście te same dane, które są w tej chwili w tabeli, czyli sumę wartości dla tych poszczególnych 3 lat. Jeżeli teraz zwrócisz uwagę, to w dolnej części wykresu mamy takie dwa przyciski, których nie ma we wcześniejszych wersjach programu Excel. Te przyciski dotyczą tego grupowania i pozwalają pokazywać szczegóły. Spójrz, klikam na plus i zobaczę teraz oprócz lat również kwartały. Klikam jeszcze raz na plusik i zobaczę również miesiące. Więc mogę te daty, ale też inne pola, na których włączam grupowanie, zwijać lub rozwijać przy pomocy tych dwóch przycisków. I to uważam, że jest bardzo fajną funkcjonalnością, którą dostarczył nam Excel 2016. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.